Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to temat przewodni debaty zorganizowanej przez pajęczańską policję, prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Pajęcznie Czesława Walaszczyka oraz cementownię Warta. Głównym celem spotkania było wypracowanie większej świadomości o możliwościach bezpiecznego korzystania z dróg jako niechronieni uczestnicy ruchu. Była to także świetna okazja do tego, aby policjanci dowiedzieli się, co zdaniem mieszkańców należy zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo w Pajęcznie. Jednym z pomysłów jest zwiększenie liczby pieszych patroli. Ostatnio była taka sytuacja, ponad 30 minut czekałem na przyjazd policji, bo nie ma co ukrywać, przychodzą, trzeba to nazywać rzeczy po imieniu, menty. Wy na pewno ich dobrze znacie, bo macie z nimi do czynienia praktycznie dzień w dzień. Przychodzą, jest jedno wielkie picie alkoholu. Ostatnia interwencja policji polegała na tym, że podjechali, tam się rozeszli i to było wszystko. Mało jest właśnie takich patroli, żeby w parku, w takich strategicznych miejscach, gdzie te dzieci się bawią. Wiadomo, policjant z samochodem no nie jest w stanie też, że tak powiem, wszędzie wjechać. Patrol pieszy, może ich zajść. Ja wiem, że z nimi są problemy, bo no nie ma co ukrywać, jest takie prawo, że z nimi się nic nie zrobi, bo on powie, że on nie zapłaci i tak dalej, i tak dalej. Tylko że panowie, no to tak troszeczkę nieładnie wygląda, jak się idzie w niedzielę, czy tam w sobotę, a koleś śpi na ławce. No. Tak to mówię, tak to jest wszystko fajnie, tylko więcej tych patroli pieszych i zwracać uwagę na tych wiecznie zmęczonych pracą, bo oni sklep za głowa, sklep, strach wejść do sklepu rybka, bo oni tam są, nie wiem, czy czekają aż każdy im da, żeby po prostu ich jak najczęściej przepędzać. Bo to naprawdę jest no, szczyt wszystkiego, jak takie piusy, wiecznie tylko nachlani. I oni są bezkarni. No. Tak jak mówię, na ulicy... Panie Michale, wiem co Pan nagryzie. Mnie osobiście bardzo denerwuje ta grupka, która bardzo często przystaje tutaj na ulicy Kościuszki, naprzeciwko parku, pod jednej z posesji. Staramy się z nimi zrobić porządek. Jednak, drodzy Państwo, to jest bardzo trudne do realizacji z jednego względu. To również jest człowiek. Tak. Jaki by on nie był, bez pracy, no nie wiem. Alkoholik, ale to jest człowiek i należy go traktować jak człowieka i za to tylko, że on stoi na chodniku, czy siedzi w parku w nie takim stanie jak należy, to niestety, ale my nie możemy nic zrobić. Staramy się stosować pewne środki, żeby te osoby wiedziały, gdzie ich jest miejsce, ale no, nie jesteśmy w stanie stworzyć getta, zamknąć w getcie, wyalienować całkiem ze środowiska naszego. Odniosę się jeszcze, odpowiem Pani na to pytanie, bo Pan chyba mówił tak, że czekał Pan na ten patrol policji 30 minut. Bywa też tak, my jesteśmy małą jednostką. Mamy 77 funkcjonariuszy, a zakres zadań mamy również no dość duży. Obszar naszego powiatu, to tak perspektywicznie wyobrażając sobie, to jest od Pajęczna w każdym kierunku około 25-30 km. Nie zawsze udaje się tak, żeby ten patrol na czas mógł być w każdym miejscu. Często też bywa tak, że właśnie ci policjanci są gdzieś na interwencji, na zdarzeniu drogowym w zupełnie innej miejscowości. Czasami bywa tak, że mamy 2, 3, 4 różnego rodzaju zdarzenia i bywa również i tak, że ten patrol zjawi się po 20-30 minutach na miejscu interwencji. Podczas debaty funkcjonariusze omówili także nowe sposoby oszustwa na wnuczka i policjanta. W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych każdy z uczestników otrzymał kamizelkę odblaskową ufundowaną przez cementownię Warta.